zabieramy Was dzisiaj do Kostrzyna nad Odrą, miasta położonego u ujścia Warty do Odry w województwie lubuskim. Były czasy, kiedy fortyfikacje kostrzyńskiej twierdzy należały do najnowocześniejszych na świecie. Były też czasy, kiedy wznoszące się za jej murami miasto należało do najwspanialszych nad Odrą. Wszystko zmieniło się, kiedy w styczniu 1945 roku pod miasto podeszły pierwsze sowieckie czołgi. Zniszczone stare miasto i twierdza Kostrzyn już nigdy nie zostały odbudowane i dziś stanowią niezwykłą atrakcję turystyczną, świadczącą o trudnej historii tego regionu. Co warto zobaczyć w Starym Kostrzynie nad Odrą, jakie atrakcje czekają tu na turystów i jak zwiedzać twierdzę w Kostrzynie, opowiemy Wam dzisiaj. Zapraszamy! Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Kostrzyn nad Odrą. Zachęcamy do zostawienia krótkiego komentarza bądź emotikonki pod filmem, dzięki czemu będzie on mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki Waszym komentarzom nasz kanał się rozwija, a algorytmy YouTube'a chętniej wyświetlają go innym. W X wieku tereny Górnej Odry, w tym Kostrzyn, były we władaniu plemienia Pomorzan, a następnie Polan. Mieszko I, wykorzystując strategiczne położenie grodu przy Brodzie nad Odrą, wykorzystał Kostrzyn jako punkt strategiczny w wyprawie na bitwę pod Cedynią. Przez kolejne prawie 3 wieki osada przy Brodzie należała do Wielkopolski. W 1232 roku książę Władysław Odonic nadał ziemię kostrzyńską templariuszom. Rycerze zakonni nie cieszyli się zbyt długo terenami w okolicach Kostrzyna, bo już pod koniec stulecia zostali wyparci przez Brandenburczyków. Około 1300 roku murgrabia Albrecht III nadaje osadzie prawa miejskie magdeburskie. 100 lat później miasto zakupuje zakon krzyżacki, który rozbudowuje między innymi tutejszy zamek, ale o nim opowiemy Wam nieco później. Niestety i krzyżakom nie przyszło długo zagościć w Kostrzynie. Po przegranej bitwie pod Grunwaldem i wraz z początkiem wojny trzynastoletniej zakon wpada w kłopoty finansowe i sprzedaje nową marchię elektorom brandenburskim. Pomimo strategicznego położenia miasto nie rozwijało się specjalnie, gdyż w pobliżu miało poważnych i uprzywilejowanych konkurentów w postaci Frankfurtu nad Odrą i Gorzowa. Sytuacja zmieniła się dopiero w początkach XVI wieku. Od momentu przejęcia miasta przez Jana Hohenzollerna, bardziej znanego jako Jan Kostrzyński, następuje jego rozkwit. Przenosi on do Kostrzyna nad Odrą stolicę nowej marchii z Myśliborza. Od tego momentu rozpoczął się gwałtowny rozwój miasta. Zatrudnieni przez Jana włoscy architekci rozpoczynają budowę renesansowej perełki, którą porównać można by było z Zamościem.
Miasto wypiękniało i nabrało wręcz wielkomiejskiego charakteru. Podobno w 1562 roku w mieście zamieszkiwało na stałe ponad 2000 mieszkańców, działało 38 browarów, a ogromne zyski przynosiło zarówno rzemiosło i usługi, jak i komora celna, pobierająca wygórowane opłaty od jednostek przepływających rzekami. Po śmierci Jana jego ziemie powróciły do elektoratu Brandenburgii, jednak aż do początku XIX wieku zachowały status odrębnej prowincji ze stolicą w Kostrzynie. Miasto przetrwało w niezłej kondycji okres wojny 30-letniej, by po jej zakończeniu nadal się rozwijać, mimo ogromnego pożaru w 1758 roku. XIX wiek rozpoczął się okupacją francuską, która zdewastowała miasto i spowodowała jego wyludnienie, wskutek czego Kostrzyn stracił na znaczeniu i spadł do rangi prowincjonalnej mieściny. W XVIII wieku rusza wielki program regulacji do rzeczy Warty i Odry i budowa kanału bydgoskiego łączącego je z Wisłą. Przyczyniło się to do wzrostu znaczenia Kostrzyna jako węzła transportowego, tym bardziej, że wiek XIX wzbogacił miasto o nowe drogi i linie kolejowe w związku z rozwojem twierdzy. Rosły przedmieścia przemysłowe, podczas gdy zamknięte w twierdzy stare miasto coraz bardziej podupadało. Dopiero likwidacja w początkach XX wieku części umocnień dało niewielkie szanse na rozwój i tej dzielnicy. Nadszedł jednak rok 1945, ale o nim za chwilę. Wróćmy teraz do twierdzy. Jako komendant twierdzy Kostrzyn chcę serdecznie Państwa zaprosić do odwiedziny naszego muzeum, naszego kompleksu muzealnego. Jest to kompleks składający się z kilku elementów. Pierwszym z nich to jest nieodbudowane, zniszczone w czasie II wojny światowej stare miasto, wybrukowanymi ulicami, schodnikami, z ruinami domów, z wejściami do tych domów, ruiną zamku, kościoła. To jest to, co kiedyś tworzyło stare miasto, a dzisiaj nazwane jest troszkę na wyrost kostrzyńskimi Pompejami. To miasto otoczone było również twierdzą, starą, XVI-wieczną twierdzą, przez stulecia rozbudowywaną. Część bastionów twierdzy zachowała się do dzisiaj i stanowią niewątpliwą atrakcję dla miłośników sztuki fortyfikacyjnej. A w jednym z tych bastionów twierdzy umieściliśmy nasze multimedialne muzeum twierdzy Kostrzyn. Ekrany dotykowe, plansze, napisy, filmy, różnego rodzaju audycje słuchowe. Wszystko to jest na dotyk dla turysty, który zdecyduje się na odwiedziny naszej placówki. Warto tu przyjechać przy pięknej pogodzie. Wówczas połączenie tego spaceru historycznym starym mieście, przy śpiewających ptakach, przy zieleni, wraz z tą częścią historyczną stanowi niewątpliwe przeżycie, powrót jak gdyby wstecz do przeszłości. To jest walor tego miejsca. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień.
Naszą opowieść o twierdzy zaczniemy od zamku. W końcu była to pierwsza warownia w Kostrzynie nad Odrą. Powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku za sprawą rodziny rycerskiej von Wedel. Gdy w 1402 roku nowa marchia znalazła się w ramach państwa krzyżackiego, zamek stał się rezydencją wójta. Zakonnicy znacznie go przebudowali i rozbudowali. Po objęciu miasta przez Jana Hohenzollerna rozpoczął on ze względów praktycznych i prestiżowych przebudowę krzyżackiej warowni. Budowla składała się wówczas z trzech skrzydeł, z których każde posiadało trzy kondygnacje. Do zamku od strony placu wyścigowego przylegały zabudowania gospodarcze i dwa arsenały. Wraz ze śmiercią murgrabiego Jana w 1571 roku miasto utraciło charakter rezydencjonalny, a zamek stracił na znaczeniu i stał się jedną z kilku siedzib elektorskich na terenie Marchii Brandenburskiej. Na przełomie XVI i XVII wieku rozbudowano zamek, dostawiając czwarte skrzydło. Kolejna przebudowa miała miejsce w XVIII stuleciu. W jednym z pomieszczeń powstała kaplica dla gminy kalwińskiej, a zamkowe lochy zaczęto wykorzystywać jako więzienie. Najsławniejszymi więźniami zamku kostrzyńskiego byli neapolitański hrabia, alchemik i awanturnik Dominik Emanuel Cayetano di Ruggiero oraz późniejszy następca tronu Fryderyk Wielki, skazany przez ojca na więzienie za próbę ucieczki z Prus. To właśnie za jego późniejszego panowania zamek stracił charakter rezydencjonalny, a większość cennego wyposażenia została wywieziona do Berlina. A jeśli chcecie Państwo się dowiedzieć, dlaczego swoją ostatnią noc w życiu spędził w tej bramie, bramie berlińskiej, porucznik Hermann von Kate, zanim został ścięty na oczach swojego najlepszego przyjaciela, księcia Fryderyka Pruskiego, księcia, który stał się królem Fryderykiem Wielkim, oraz dlaczego został tutaj zgładzony wielki alchemik włoski, który produkował złoto, to niestety, ale musicie przyjechać osobiście, bo tej historii Państwu ja na pewno nie opowiem. Czym jednak byłoby renesansowe miasto bez twierdzy? Jan Hohenzollern niemal natychmiast po przejęciu Kostrzyna rozpoczyna wznoszenie umocnień. Początkowo drewnianoziemne wały nie wytrzymywały jednak częstych powodzi, dlatego murgrabia szybko zdecydował o budowie murowanych. W tym celu sprowadził w 1559 roku z Włoch inżyniera Franciszka Chiaramelli z Gandino. Przekształcenie Kostrzyna w ufortyfikowaną rezydencję wiązało się z reorganizacją miasta oraz wzniesieniem licznych obiektów towarzyszących, to jest arsenału, składu prowiantu, wozowni i ogrodu książęcego. Inwestor nie dożył jednak ukończenia budowy. Powstanie twierdzy nie było tylko wymysłem murgrabiego. Kostrzyn położony u zbiegu rzek i otoczony mokradłami miał do takich inwestycji idealne położenie. Pierwotnie forteca przypominała wyspę, dość szybko jednak skomunikowano ją ze stałym lądem mostami i groblami. Kostrzyn sprawdził się już dość szybko, gdy podczas wojny 30-letniej znalazło w nim schronienie wielu prominentów, między innymi następca brandenburskiego tronu, późniejszy wielki elektor. W XVII wieku nastąpiła dalsza rozbudowa twierdzy,
a wokół rdzenia na Starym Mieście wyrosły dzieła zewnętrzne. W ciągu zaledwie pół wieku kilkukrotnie rozbudowywano i przebudowywano starsze dzieła. Na przełomie XVII i XVIII wieku pokuszono się nawet o ściągnięcie specjalistów od fortyfikacji z Francji. Prace nad Kostrzyńską twierdzą trwały do połowy XVIII stulecia, kiedy to stwierdzono, że jest w niej zbyt ciasno. Prowizorycznie wybudowano jeszcze szereg szańców spiętych zasiekami. W końcu w 1758 roku nadszedł czas próby, gdy pod twierdzę podeszła armia rosyjska. Już pierwszy ostrzał wzniecił pożar w mieście, jednak fortyfikacje pozostały nietknięte, a załoga coraz śmielej odpowiadała na ataki. Rosjanie odpuścili. Bez większych problemów twierdzę zajęła za to armia francuska podczas swojego pochodu przez Europę w 1806 roku. 7 lat później role się odwróciły i to armia pruska oblegała Kostrzyn. Jednak tym razem nie było już tak łatwo. Francuzi zniszczyli przedmieścia, reaktywowali część szańców i garnizon w liczbie 4000 ludzi bronił się blisko rok, kapitulując bardziej przed szkorbutem niż żołnierzami. W ciągu tych 50 lat Prusacy zdobyli ogromne doświadczenie w budowie umocnień i przebudowę Kostrzyńskiej twierdzy i miasta obwarowano ścisłymi przepisami, dostosowując je do założeń obronnych. Do lat 70. XIX wieku powstała nowoczesna twierdza z rdzeniem na Starym Mieście i wysuniętymi na przedmieścia dziełami obronnymi. Niestety postęp techniki bojowej rozwijał się jeszcze szybciej. I już przed I wojną światową uzgodniono rozbiórkę części fortyfikacji. W okresie międzywojennym splantowano 2 kolejne bastiony, przeznaczając je pod zabudowę miejską. Twierdzę zdegradowano, uznając, że będzie musiała się ona oprzeć jedynie na tarciu wojsk polowych. W takim stanie doczekała II wojny światowej. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google. Okres międzywojenny to ponowny rozwój. Kilkupiętrowe kamienice, tłumy na ulicach, parki i skwery. Tak wówczas wyglądało centrum Kostrzyna nad Odrą. Zamieszkiwało go 24 tysiące mieszkańców, nie licząc wojskowych, a pokonanie sporych odległości między Starym a Nowym Miastem ułatwiały tramwaje elektryczne. Wśród gęsto zabudowanych kamienic krytych czerwonymi dachami rozciągały się szerokie place i skwery. Całkiem spory rynek, wyrastający ponad inne budynki kościół, renesansowa bryła zamku i wkomponowany w to narys bastionów, a wszystko oblane wodami Warty i Odry. Trudno było nie zachwycać się ówczesnym Kostrzynem. A co z twierdzą? W latach 30. ulokowano w niej siedzibę sztabu kierującego budową Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, który od teraz miał być główną linią obrony Niemiec. W 1938 roku została formalnie uznana za przestarzałą i rozbrojona. Wykorzystywano ją jednak jako wygodną przykrywkę dla utajnionych przedsięwzięć przed atakiem na Polskę. W 1939 roku przebiegające przez Kostrzyn linie kolejowe stały się ważnym węzłem zaopatrującym wojska podbijające Polskę.
Gdy w styczniu 1945 roku ruszyła wielka ofensywa Armii Czerwonej z Nadwisły, przez Kostrzyn przetoczyły się tłumy uchodźców. Docierali tam również liczni żołnierze z rozbitych wojsk, których natychmiast wcielano do tutejszej jednostki. Szykując się na najgorsze, Kostrzyn ponownie ogłoszono twierdzą. Opierała się ona na starych zabudowaniach fortecznych, doraźnie przysposobionych budynkach cywilnych oraz na prędce wykonanych umocnieniach polowych. Armia Czerwona dotarła pod Kostrzyn w niecały miesiąc. Pierwszy atak czołgowy przeprowadzono niemal z marszu, ale został odparty. W pierwszych dniach lutego Rosjanie uchwycili przyczółki wokół miasta, a następnie szczelnie je otoczyli. Obroną Kostrzyna dowodził Heinz Reinfeldt, zbrodniarz niemiecki, odpowiedzialny między innymi za krwawe stłumienie powstania warszawskiego. Dlaczego Niemcy tak zaciekle bronili Kostrzyna, a Rosjanom zależało na mieście? Przekleństwem Kostrzyna stało się to, co wcześniej sprzyjało jego rozwojowi. Węzeł kolejowy i szosa na Berlin znacznie ułatwiały zaopatrzenie logistyczne. Zadaniem garnizonu twierdzy było zatem jak najdłuższe przeszkadzanie przeciwnikowi w opanowaniu i późniejszej rekonstrukcji mostów. Wehrmacht starał się jak najdłużej utrzymywać korytarz, którym ewakuowano ludność cywilną i dostarczano zaopatrzenie do twierdzy. Po miesiącu zaciekłych walk wojska radzieckie opanowały Nowe Miasto, jednak Niemcy dalej utrzymywali Stare Miasto i mosty. Pod koniec marca nasilono ostrzał artyleryjski i bombardowanie Starego Miasta, doprowadzając je do ruiny. Ostatnie oddziały opuściły twierdzę w nocy 30 marca. Walki pochłonęły nieokreśloną bliżej ilość ofiar, choć historycy szacują, że mogła sięgnąć nawet 10 tysięcy. Na terenie miasta po dziś dzień znajduje się i ekshumuje ludzkie szczątki. Ponad 95% zabudowy Kostrzyna legło w gruzach. Podzielony po wojnie granicą na Odrze Kostrzyn był początkowo miastem zamkniętym. Mieszkali tu tylko kolejarze i celnicy. Dopiero wybudowanie w latach 50. zakładów celulozowych przywróciło miasto ponownie do życia. Część Kostrzyna, nazywana Nowym Miastem, została odbudowana, Stare Miasto zarastało zaś coraz bardziej chwastami. Dopiero w latach 90. XX wieku podjęto decyzję o odgruzowaniu Starówki. Wyłonił się wówczas zarys dawnych ulic i resztki kamienic. Dziś z ziemi sterczą już tylko niewielkie, ponad metrowej wysokości murki. Wielu turystom przywołuje to na myśl zniszczone wybuchem wulkanu Pompeje. Dlatego Stare Miasto czasem nazywane jest właśnie kostrzyńskimi Pompejami. Co tu w takim razie zobaczyć i czy warto odwiedzić Stare Miasto w Kostrzynie? Zdecydowanie tak. Już przy wejściu zobaczycie bramę berlińską dawnej twierdzy, gdzie znajduje się sklepik z pamiątkami i niewielkie wystawy. Dalej wchodzimy na uliczki Starego Miasta, a właściwie to na to, co po nich pozostało. Spacerując można odszukać fundamenty domów, schody czy piwnice. Koniecznie trzeba dotrzeć do punktów obowiązkowych, ruin kościoła i zamku. Kolejnym must-see jest Bastion Filip, który udało się odbudować po wojnie. Urządzono w nim świetne i nowoczesne Muzeum Twierdzy Kostrzyn, w którym dokładnie poznacie historię tej dawnej pruskiej fortyfikacji.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.